Około 40 statków powietrznych pojawi się na suwalskim lotnisku i niebie w pierwszy dzień tegorocznych wakacji. Ubiegłoroczny sukces suwalskiego airshow zachęcił władze miasta i pozostałych organizatorów. Aero Experience, Aeroklub Polski, Aeropartnera i Suwalską Szkołę Lotniczą do powtórzenia imprezy, która ma szansę wpisać się na stałe do kalendarza miejskiego. Myślę, że będzie dużo się działo na suwalskim niebie. Prezentacji programu tegorocznych pokazów dokonał prezes Aeroklubu Polskiego, wielokrotny mistrz świata w akrobacji szybowcowej, zawodowy pilot Jerzy Makula. Początki były takie dość trudne, bo nie wiedzieliśmy jeszcze, jak za to się zabrać. Pan prezydent miał sporo chęci i nie będę opowiadał wszystkiego, bo nie ma sensu. Ale to, co nam wyszło na suwalskim niebie w zeszłym roku dokładnie, też 24 czerwca, to po prostu przerosło nasze oczekiwania. I od razu zapowiedzieliśmy, że chcieliśmy powtórzyć jeszcze raz. Nie tylko pokazy, ale chciałem powiedzieć, że przed pokazami od wtorku będą się odbywały tutaj Mistrzostwa Polski w akrobacji samolotowej i w akrobacji szybowcowej. I chciałbym dodać, że jeśli chodzi o szybowce, to nasi piloci szybowcowi to jest światowa elita szybowcowa, akrobacji szybowcowej. Także zapraszam i mam nadzieję, że będzie co podziwiać. Gwiazdą wśród prezentowanych samolotów będzie legendarny MiG-15. Będzie latał samolot MiG-15. To jest bardzo stary samolot wojskowy, który już w tej chwili nie latają. I utrzymanie tego samolotu w tej kondycji, żeby on mógł tutaj przylecieć i pokazać się, jest wielkim osiągnięciem dla pilotów. I to, co zobaczymy, jak ten samolot wyglądał, bo to już jest wielka historia, jak on latał, jak lata. Także to fantastyczna sprawa. Drugim bardzo ciekawym programem to będzie pokaz akrobacji śmigłowcowej na śmigłowcu Bolkow, która będzie wykonywana i w dzień, i potem w nocy. Bo bardzo ciekawym elementem w tym roku tych pokazów będą pokazy nocne z pirotechniką, ze światłami, z muzyką. Także wydaje mi się, że to jest coś, czego do tej pory w Suwałkach jeszcze nie było. Kolejna atrakcja to litewska grupa Anbo, prezentująca się na jakach 52. Po raz pierwszy wystąpi również taki zespół akrobacyjny Warsaw Safety Flight. To będą piloci, którzy będą z Warszawy, przylecą na samolotach Extra 300 i pokażą swój kunszt i w akrobacji zespołowej, i indywidualnej. Na niebie pokażą się również członkowie grupy akrobacyjnej Żelazny Orlen. Uczestnicy imprezy będą mogli podziwiać również znakomity, choć maleńki samolot Piper Carbon Cup. To jest samolot, który waży tylko 400 kg, ale ma za to silnik, który ma prawie 190 koni. Także spróbujemy zademonstrować możliwości i osiągi tego samolotu. Być może nawet uda mi się samemu polecieć tym samolotem, także tym bardziej dla mnie zaszczyt. Lot wykona również maszyna Harvard, legenda amerykańskich lotów szkoleniowych. Grupa Retro Sky ze Słowacji oczaruje miłośników lotniczych bitew. To jest taki występ z bombardowaniem, z wybuchami, z pirotechniką. Proszę Państwa, także będziemy mieli na chwilę w Suwałkach obraz prawdziwej bitwy i bombardowania i wszystkiego po kolei. Także widziałem ten pokaz parę razy. Myślę, że spodoba się wszystkim. Będzie wyglądało groźnie, ale jest to bezpieczne. Po 21, gdy słońce skryje się za horyzontem, rozpocznie się nocny pokaz szybowca Swift. Za sterami usiądzie Jerzy Makula, siedmiokrotny indywidualny mistrz świata w akrobacji szybowcowej, czterokrotny wicemistrz świata i aż ośmiokrotny zdobywca drużynowego tytułu mistrzowskiego. Czas między pokazami umilać będą nam cztery strefy rozrywki. Wśród nich strefa handlowa, tutaj ostrzeżenie do rodziców kierowane, warto trzymać się za kieszeń, ponieważ spodziewamy się bardzo ciekawych atrakcji. Mam na myśli różnego rodzaju zabawki, samoloty zdalnie sterowane, balony i tak dalej. Takie stoiska były rok temu i było widać, że cieszą się olbrzymim powodzeniem wśród naszych najmniejszych milusińskich. Czwarta strefa to strefa zabaw. Tutaj na pewno rodzice się najbardziej ucieszą, ponieważ będą mogli złapać chwilę wytchnienia, popatrzeć na to, co dzieje się w powietrzu, a dziećmi zajmą się animatorzy. W tym roku
Z ulicy Nowomiejskiej będzie jeździć na lotnisko specjalna linia autobusowa, ale organizatorzy zapewnili też pokaźne parkingi. Wjazd będzie płatny, 10 zł, ale co ważne, będzie to bilet wielokrotnego wjazdu, co z pewnością stanowi duże ułatwienie. Powitanie lata nie może się obyć prócz podniebnego szaleństwa bez muzyki. Na scenie najpierw stanie lokalna grupa Sfirnalis, a gwiazdą wieczoru będzie Sarsa.